Siemanko, jeśli nie Warcraft, to co? To nic. Temat jest dalej kontynuowany, chociaż trochę w innej formie. Odeszliśmy od MMO i wylądowaliśmy na PlayStations, grając w Division 2. I mimo, że gra ma kilka lat, to sprawia nam mega frajdę, bo jest tam kupa kontentu do zrobienia, a my w to wcześniej nie graliśmy, więc gramy. W naszej małej paczce trzyosobowej i co weekend spotykamy się z kumplami, żeby uskutecznić kilka godzin gameplayu. Zapraszam Was do takiego szybkiego gameplaya, może nie szybkiego, trochę dłuższego, ale chciałem Wam pokazać poglądowo, ile tematów potrafimy poruszyć w ciągu gry i jak mamy różne zdania na temat pewnych rzeczy, które nas interesują. Ostrzegam, że jesteśmy wulgarni. Nasze opinie są dość mocne i mamy w dupie, jeśli urodzimy kogoś uczucia. Jeśli w jakikolwiek sposób ktoś zostanie urażony podczas naszej wypowiedzi, to znaczy, że jesteś snowflake'iem i nie powinieneś tu zaglądać. Tak czy owak, Zenon Nova. Division 2, mega fajna gra i jak na razie dostarcza nam mega frajdy, czekając na jakieś MMO, które nas wyrwie z siedzeń. Ej, oglądałem dzisiaj 7 odcinek, kurwa, Wiedźmina, bo idzie nam powoli. Oglądamy zanim jak mamy wolne i tam chwilę, nie? Jakie kurwa flaki z Olajem to było, kurwa. Jaki to jest tak kurwa do książki niepodobne. Nie wiem, czy znasz ten kanał na YouTubie Drwal i Rambajło. On zrobił wideo właśnie jak show. On taki ma tam chyba 70 tysięcy subskryberów. Gościu ogólnie siedzi mocno w Wiedźminie i w Warcrafcie, nie? Ale bardziej to jest od Wiedźmina jest ten typ. I ten, no taki świetny, no, książkę recenzuje, bardzo fajnie gada. I ten, i on tam właśnie kurwa zrobił, że film po prostu jechał tą showrunnerkę, dlaczego kłamie, nie? I centralnie ona mówi, centralnie ona mówi to, co my mówiliśmy, że ja nie muszę wymyśleć sobie historii, bo mam wszystko w książkach, się trzymam w jednej książek, wszystko jest w tej książce podane, jadę tylko strona po stronie. Ja mówię, co ona kurwa pierdoli ty? Czekaj, kurwa. No ale tak gadała, to jest fakt. Ja tam oglądałem z nią parę wywiadów. To, że Sapek był zadowolony, jak to oglądał, co pomyślałem, stary kutas, dali mu kurwa kasę, to jest zadowolony, bo jest chujem jebanym, przecież każdy to wie, nie? Ktoś to skomentował nawet, kurwa. Właśnie, bo on tam właśnie też to wrzucił, nie, że on te jej wideo właśnie rozłożył na części pierwszej, ona tam rzuca jakieś zdanie i on to komentował, nie, i właśnie było, że Sapkowski jest zadowolony, ale ktoś skomentował, Sapkowski chciał kasę, dostał to, co chciał, to jest zadowolony, kurwa. No tak, ale taka jest prawda, bo to jest to, za co przecież się kłócił wiecznie, kurwa, z CD Projektem, nie? No. Chuj jebany, nie lubię go, kurwa. Nie wierzę, że taki chuj napisał takie fajne książki. I wiesz, i to jeszcze tak, można powiedzieć, że tak kurwa od niechcenia napisał, nie? To jest takie, wiesz, powiem ci, że to jest taki właśnie, to jest taki przejaw geniuszu. Ktoś jest geniuszem, ale ma to w piździe i mu to wisi, bo on to robi kurwa śpiąc z nogą w nosie, wiesz co ci? Takie Sapkowski, on napisał coś takiego pięknego, kurwa, na odpierdol, bo chciał konkurs tam kurwa wygrać czy coś. I potem ludzie chcieli, żeby pisał, to pisał, ale mu to wisiało, kurwa. I to jest takie przykre, bo ty byś coś chciał stworzyć, musiałbyś się napocić, nakombinować, kurwa, spędzać, kurwa, godzinę, a on to pisze, kurwa, strając na kiblu, nie? No. Lewą nogą, nie? Tak, to kurwa jest. Ot, kurwa. Co znalazła? Mój stary kanał na YouTubie? 2011, a ja tak... Miałeś ten kanał, kurwa. Kurwa, kanał taki miałeś na YouTubie? No. O czym? Gaming? Grałem w tego. Heroes of the Storm. A właśnie na Heroes of the Storm to się umówiłem z moim bracholem Łukaszem na niedzielę, żeby pograć. Bo on. Blizzard, kurwa, wsparcie zabił. Ja strasznie lubiłem tą grę. Ej, właśnie, bo to jest coś, co ja mu powiedziałem. Ty, wie, Łukasz, ty grasz, bo on się zalogował ostatnio, nie wie? On mówi, gram non-stop, ja wie. Przecież Blizzard wstrzymał wsparcie. Jak wstrzymał wsparcie, jak ostatni był dodatek, nie? Czy tam coś wyszło, nie? Jakiś update. Ja mówię, poważnie, kurwa? On mówi, w chuj ludzi to gra jeszcze. Ja wie, o kurwa. Ty, żeby kurwa pograć, to bardzo lubię. Żeby się tak zajebiście grało, to uwielbiałem napierdalać to. No kręciłem filmy kiedyś i wstawiałem, ale stwierdziłem, że to nie dla mnie. I mi się nie chce.
2011 rok, ja pierdolę. Nieźle, nie? Moje dziecko się przyszło do mnie przytulić, bo zaczęło jaki chujowy content robiłem na YouTubie. I jej się przykro zrobiło. Ale ja właśnie mam, na płycie komuś pożyczyłem i zastanawiam się, czy jak mam digital wersję tą, którą dostałem w PS Plusie za darmo, czy też będę mógł po prostu ją zupgrade'ować, rozumiesz? Aha, czekaj, czekaj, Filiuszu. Sorry. Ja kupiłem swoje wszystkie, wiesz? Miałem na trójkę, miałem na czwórkę. Ale ja mam, tylko pożyczyłem komuś i nie chce mi się kurwa odbierać, więc zastanawiam się po prostu, to digital będzie działać, nie? Mam na płycie, tylko pożyczyłem Sebastianowi. No. Aha, mi to w takie kurwa właśnie, że ludzie mają taką kurwa czelność zatrzymywania sobie czyjejś własności i nie oddawania, wiesz co chodzi? Ja kiedyś miałem kurwa, mam dwie książki, jedną miałem Mein Kampf kupione tam wiesz w podziemiu kurwa w tym w Krakowie, nie? I było podpisane Dajan Tuka. A drugi, ale wiesz co, słuchaj. Wiesz, ja się goluję na łyso, wiesz co, zrazmy, nie? Idę nie, sobie... spoko, nie musisz mi tłumaczyć, spodziewałbym się po tego, bo to jest tylko to, ale nie musisz mi tłumaczyć. No ale sens, ale teraz sobie w ogóle tego, jak ludzie mnie zawsze postrzegali, nie? To ci mówiłem, że ci wszyscy geje, jak mi tu poznali i organizowaliśmy wystawy, to oni po roku mi się przyznali wszyscy, że moim pomysłom odnośnie wystawy nie bali się stawiać i je kwestionować, bo się bali, że im wszystkim napierdolę, rozumiesz? Ta cała ekipa artystyczna, nie? W Lidz. A pojechałem kiedyś z ojcem i z braćmi konwojować Zakopanego, nie? No i wracamy, mieliśmy przesiadkę w Krakowie. No i idziemy podziemnym przejściem tym kolejowym, nie? Wiesz, na dworcu. I tam wtedy jeszcze były stragany z książkami. I sobie ja idziemy... Ja właśnie, idziemy sobie, gościu mnie zobaczył, patrzy się na mnie i spod lady, patrząc się na mnie, wyciąga Mein Kampf i kładzie chamsko na wierzchu, a ja tak patrzę, o, Mein Kampf, dzięki, biorę. Rozumiesz? No. Ale do czego ja dążyłem, kurwa, o co mi chodziło, bo coś ci miałem powiedzieć. Kurwa, no, to miał jakąś puentę, o czym my mówiliśmy? Co ty powiedziałeś, że ja zacząłem o tym gadać? Nie wiem, kurwa, no ty jesteś po fecie, powinieneś być skupiony. Tak, no ja ale... mówiłem o Uncharted, a mówiłeś o przywłaszczaniu rzeczy. A, no właśnie przywłaszczanie właśnie. I właśnie miałem książkę podpisaną właśnie Mein Kampf, Dajan Tuka, nie? I komuś pożyczyłem, kurwa, miałem tylko dwóch kumuli, którym pożyczyłem i dwóch udawało, że żaden z nich nie ma, nie dostałem. I kurwa, komuś pożyczyłem książkę tego... Graham Wharton? On ma Wharton chyba? Z autografem po angielsku, że od Whartona dla Damiana Tuka, wiesz co? I też kurwa nikt nie oddał, nie? No. Obejrzałem czwarty epizod Boba Fetta dzisiaj. I mam mieszane... I dalej w las. Tak, kurwa? No wypowiedz się, bo teraz mnie zaskoczyłeś. Czy mam mieszane uczucia, wiesz, bo tak mówisz, im dalej w las jest coraz lepiej, no, ale są takie... To bardziej podoba. Tak, ale są takie cheesy akcje na przykład. Na przykład nie przeszkadza mi te skutery, no bo ktoś fajnie powiedział, że jest tyle planet w galaktyce, że mogły gdzieś takie, kurwa, bananowe dzieci być, chuj tam, nie? No. Więc mi nie przeszkadzały te skutery, luz, ale wiesz co mi przeszkadzało? Ten pościg był tak, kurwa, cheesy. No ale to nie jest czwarty odcinek, to mówisz o trzecim. Tak, tak, tylko ci mówię ogólnie, wiesz co, Dzi? Czwarty odcinek akurat, nic, w sumie na razie nie znalazłem, żeby się przyjebać. Tylko... On tak, kurwa... Cały czas tak jakby tak po kozacku mówi, nie wiem, czy on taki był, czy nie, ale... Podoba mi się, tylko mam tak, kurwa, tak, lekki cringe mam, ale nawet nie wiem, do czego, kurwa, kurwa! Z tyłu jest przecież kolej. Z tyłu jest, zajebie nas wszystkich i znowu ja padłem, kurwa. O kurwa, dojebał mnie. Czekajcie, ja zostałem, udało. Do ciebie zostań tam, nie wychylaj się. Gdzie ten typ jest? Gdzie on jest, ten typ? Podnieś mnie, jak go zem, leży na koło ziemi. Mnie. Czekaj. Na ziemi leży i napierdala. Stój. Fajnie było, że fajnie, że maczeta jest, nie? A tu jest ten chuj. A ty oglądałeś ten czwarty? Bo tu mówisz też, że są trzy.
trzecim, kurwa. Oglądałem czwarte, tylko że mówię akurat o Maczecie, bo mi się spadało, wiesz co ci? Do czwartego nie miałem się tak ogólnie co przejebać. Ty, no kto mi zajebał? Ktoś jeszcze mi wlazł chyba od tyłu gdzieś. No kurwa, zabił mnie. Tak, za nami kurwa się wkradł. Podnieście mnie. Na razie nie podnieście mnie, tylko obaj leżycie. Więc ja muszę tutaj się jakoś... Nie? Nie podniesiecie mnie? Ostatnio nie, nic mnie kurwa nie cieszy. Tylko jak z wami sobie pogram, to tak, a stary, ani w żadnego MMO mi się nie chce grać. To ja mam to samo. Ani kurwa włączam na przykład jakąś grę, kurwa pogram stary 3 minuty i wyłączam, bo mi się po prostu kurwa nudzi. Nie chcę, wiesz, nie wiem, no po prostu nie mam... to samo. Mi właśnie... Jedyne czego szukam, to strategia jakaś może mnie uratować. Tylko bo strategia to jest faktycznie takie, że ja się wkręcę i mogę sobie sam grać, nie? Więc ostatnio z braku laku obejrzałem kurwa tego Hobbita, dwie części. W domu, bo stwierdziłem, że wyjebane mam, nie? Ja mam podobnie i jak wy. Stary... Obejrzałem tego Hobbita, za przeproszeniem, i mówię, kurwa, jak porównałem Hobbita, który ma stary 10, ile ma? 10 lat chyba ma Hobbit. No, nie. Nawet... Nie, no może my 10, bo on jest... 2010 tak, tak. Rok. Stary, jest tak kurwa kurewsko zrobione, jak porównałem to do Wiedźmina tego netflixowskiego, kurwa, to wszystko co tam jest, jak to jest ogarnięte, to mówię, ja pierdolę, jaka różnica w ogóle, nie? Ja powiem wam, że mam to samo podejście do MMO co wy i dzięki właśnie temu i konsoli odkrywam na nowo kurwa przyjemność z grania w za wami. Single, nie? Jak właśnie kurwa, o, leży Wiedźmin, jak kurwa God of War. Tylko to mi się to podobało się online. Ja nie mam właśnie żadnego single teraz, no bo wszystko pokończyłem ostatnio. Aha. Powiedz, że nawet Krzychu nie chcę, wchodzę kurwa do Red Dead online, przejadę się koniem i mówię, a pierdolę. No bo, wiesz, wszystko tam zrobiłeś praktycznie w tym redzie, ty przynajmniej. A czy ja w ogóle mam jakiś kryzys z grami, kurwa, ostatnio, bo mi się w nic nie chce grać, to nieważne, że MMO, nie MMO. Ale jakbym miał jakieś, no jakiegoś singla bym pograł, tylko że ja wszystko ostatnio, bo w ciągu ostatnich dwóch lat, słuchajcie, ja skończyłem z 15 gier, kurwa. No tak, ty więcej skończyłeś gier na pewno niż ja, nie? To oczywiście. Wszystkie te Ghost of Tsushima, God of War, kurwa, The Last of Us. No nie mam po prostu teraz gry jakiejś fajnej, singlowej, dlatego się zastanawiam, czy wreszcie niepierdolne Uncharted nie skończyłem. Uncharted jest zajebiste. Cała saga jest zajebista, kurwa. A ja się nie A nie grałeś, Krzysiek? No grałem, tylko jest się mega. Nie mogę kręcić, kurwa. Historia jest kozacka, kurwa. Mi się tak wkręciło, to tak mi się podobało. A ja za chuj. No. Jedyne, czego nie skończyłem, to nie skończyłem to o tych dwóch laskach, to muszę do tego wrócić. A to jest ten dodatek do trójki, tak? A ja mam go. Nie. To jest osobna gra. Tak, to jest dodatek. To jest dodatek do czwórki, ale to jest dodatek do czwórki, który jest standalone. Możesz grać w niego. Tak. Się zgadza. Czwórka mi się to najbliższe podobała. Zresztą mam wszystkie, bo na playce wydali ten. Taki kurde, wiesz. No kurwa, ale są dwie rzeczy. Podobała ci się, ale skończyłeś? Tak. Tak, no bo ja tylko tego standalone'u nie miałem. Tego dodatku nie grałem, ale w czwórkę całą skończyłem, kurwa, po prostu mega. Gości? Gdzie? Hawkeye, ktoś z was oglądał? Nie, jeszcze nie. O, jakiś tutaj żółty boss biega. Co powiedziałeś, Brynza? Brynza. Jak to Hawkeye, kurwa? No, w ogóle nic mi się w tym serialu nie podobało. Nic. Obejrzałem. Czyli kupa taka, tak zwana. Chyba bardziej mi się już, kurwa, Loki podobał, który też był słaby, a chyba, kurwa, mi się bardziej podobał. Loki też nie oglądałem. No, Loki taki zakręcony trochę. Na razie z najfajniejszych z tych serialów to zdecydowanie ten Falcon and the Winter Soldier, nie? To to było fajne. No, więc to najfajniejsze z tego wszystkiego. Ale za chwilę będzie She-Hulk. No. I tam będzie o Hulku sporo, nie? Będą robili wprowadzenie, bo chcą zrobić film, będzie o dużo Hulku. O niej? O Hulku będzie dużo w torze najnowszym, ten Love and Thunder, co będzie. Mm-hmm. I chcą zrobić wprowadzenie, bo jest taki najsłynniejsza seria komiksów o Hulku, która się nazywa World War Hulk. Tak jak Wojna Światowa, nie? Mm-hmm. No i chcą wprowadzić w to, że tam właśnie będzie dużo o Hulku. I wiem, że przymierzają się do tego filmu. Proszę bardzo. Ja lubię bardzo
gościu, co go gra teraz, też mi się strasznie podoba, więc... Tak, no. No, wcześniej mi skurwiali wszyscy. Ten był Eric Bana, był, potem był ten, jak on... Norton. Norton też mnie wkurwiał, tak siotą. A ten jest Ruffalo, a ten nie? Jest, a ten jest naprawdę fajny, nie? No. Kurwa, tak samo w tego nie graliście, w tego Overwatcha, kurwa, a naprawdę powiem wam, że Blizzard umie robić gry, kurwa, Overwatch był naprawdę, kurwa, fajny. Ja pograłem chwilę w Overwatcha, ale bez jakichś tam, wiesz, sukcesów, ale po prostu pograłem chwilę, mówię ci, że ten mi się podobał, taki a la cowboy z maską ptaka. Teraz uważam, że Microsoft jak najbardziej to pociągnie, bo to oni chcą w e-sport pakować też dużo i wszystkie gry, które mają szansę w to też zrobić, też mi się wydaje, że StarCraft wróci do łaski. Mi się mówię, podobał. I cinematiki zajebiste miał, kurwa, fajne. No, czekaj, kurwa. Czy ja tam wam powiem, że Microsoft kupił to nie dla Blizzarda, którego na pewno ma w piździe, tylko kupił to tylko dla Activision, bo musicie sobie pomyśleć, że to jest wydawca, kurwa, Call of Duty. I za chwilę pójdą Call of Duty jako ekskluzywy na Xboxa, kurwa. No. Ale pójdzie abonament do WoWa, pójdzie w tym, kurwa, z tym Mariusz, Game Passie. Ale ci tłumaczę, że dla nich to jest, kurwa, przy okazji, tylko oni wyjebane mają tego WoWa. Call of Duty sprzedaje się w milionach, kurwa, kopii, w setkach milionów, ja rozumiesz? Za każdym razem jak wychodzi. Więc jak zrobią z tego ekskluzyw, plus Elder Scrollsy zrobią ekskluzyw, plus Fallouta zrobią ekskluzyw, to będą mieli, kurwa, naprawdę fajnie, nie? A ten Blizzard to jest przy okazji tam, kurwa. No ale wiesz, zawsze to też mało pieniędzy nie przynosi może, nie? Okej, no. Ja rozumiem, że mało nie przynosi, ale jest to ułamek, no. Ile i wychodzi dodatek, kurwa, i ile się kopii Warcrafta sprzedaje? 5 milionów niech będzie, nie? Wychodzi nowy Call of Duty, sprzedają 150 milionów kopii. Tak, tylko że wiesz, zawsze to jest jakieś tam IP dla jakiegoś innego odbiorcy niż Call of Duty, nie? Dla no nie będzie, no ważne, okay, żeby tylko mówię, tylko mi się będzie... wydaje, że to jest po prostu taka wisienka na torcie, bonus, nie? Chcieli kupić Activision, a tam przy okazji jest Blizzard. Nie uważam, że jest w drugą stronę, że kupili, wiesz, specjalnie dla Blizzarda, że to kupili, o to mi chodzi. Bo trzeba pamiętać, jakie gry ma, kurwa, Activision, nie? A Activision ma właśnie Call of Duty. A w Warzone gra teraz cały świat, nie? Nie wiem, czy kojarzy Warzone. No. Jest takie Call of Duty, które wydają za darmo Battle Royale i tak, no. Mikrotransakcji. No i kurwa, zniszczyli rynek, nie? Wszyscy napierdalają w ten Warzone. Wszyscy, co grali w jakieś ten Player Unknown, Battleground, DayZ i wszystkie inne, kurwa, Battle Royale, to teraz wszyscy grają właśnie w Warzone. Nawet ja pograłem trochę w to. Na koniec kupią Epic Game i zrobią sobie, tak jak Minecrafta sobie zrobili ekskluzywem, to za chwilę będą mieli Epic Gamesa i będą mieli Fortnite'a i będą mieli wyjebane do wszystkich. Pewnie tak. Ja tam zawsze jestem za Microsoftem. Zawsze byłem Xboxowym chłopakiem i Playka trzymany tylko i wyłącznie dlatego, no że są ekskluzywy, których kurwa nie mogę mieć, a na Xboxie faktycznie takich ekskluzywów nigdy nie było, nie? Bo Forza mnie nie kręciła nigdy. No czekajcie, mi tutaj żółtego wypadło. Ciężko się z tobą nie zgodzić znowu, Krzychu. Znaczy wiesz, ja tylko, wiesz, fajnie by było jakby, wiesz, oni też tam, słuchałem na YouTubie ostatnio, ktoś mówił, że to nie o to chodzi, żeby ten Warcraft nie wiadomo jakie tam dochody przynosił, że to nie jest jakieś tam minimum, które oni chcą, żeby to, w ogóle wiesz, którędy to byście przeszli, aha, tam być. W każdym bądź razie, co chciałem powiedzieć, oni po prostu, tak jak mówili, że śledzili to, co Microsoft robi z tymi firmami, które oni w ogóle, wiesz, wykupują i jakie gry mają, to oni lubią mieć dużo gier, które nawet są średnie, ale chodzi o to, że wybór, który ma ten ktoś, kto kupuje ten Game Pass, że jest bardzo duży i szeroki, nie? Że znajdzie się głębiej, tu... Ale jakbyś głębiej popatrzył i głębiej posłuchał, albo poczytał, bo ja akurat śledzę rynek gamingowy mocno, no. To powiem ci, że więcej firm Microsoft zabił niż rozwinął. Bo firmy, które skupują, to większość firm pozabijał.
Większość ale to jak dużych film, czy małych? Poprzenosił pracowników do innych wydawców, nie? Czyli na przykład mniej, jest taka szansa, że zabije na przykład Blizzarda i przeniesie tych pracowników do Activision, będą pracować nad Call of Duty czy na czymś. Jest taka, no, nie wierzę, że akurat Blizzarda zabije, ale mówię, jest bardzo dużo szansa. O kurwa, o kurwa. Chodź tu. Z dołu idzie, z dołu, z lewej, Mariusz. Ciebie wali. Z prawej raczej, sorry. Już, dobra. Pobicie kurwa też chce spać. A mi się nie chce. Ty to się nie liczysz. Ty jesteś kurwa na tym, na eliksirach to się. Ale duży poziom zatrucia masz już kurwa. Tak. 99 kurwa. Dobre porównanie kurwa. No, zajebiste. Może tędy? Nie, tu też nie. Jedna z niewielu serii, które kończyłem wszystkie, to God of War, wszystkie zaliczyłem do końca i Uncharted'y. O, mam ich, znaczy no, nie wiem czy mam, ale no. Tak, tędy, na 100%, bo ja tędy już szedłem. Uncharted, kurwa, no nie wiem, uwielbiam The Last of Us, nie? To jest ta sama firma, ale walka mnie w Uncharted rozpierdala, jest strasznie arkadowa, tych przeciwników od chuja tam biega. No tak, to masz rację. The Last of Us jest inaczej zrobione, bo w The Last of Us jest taka bardzo... jest mało przeciwników, masz mało naboi i każdą walkę musisz mocno przemyśleć, wiesz o co chodzi? Tak. Znaczy napierdalasz z kałacha. Tu są... wiesz co, to już chyba... to jest chyba zależy od kurwa osobistych predyspozycji, bo ja na przykład właśnie to lubiłem w Uncharted, że mogłem siedzieć, schować i tam wiesz, napędzać się z ludźmi, nie? A raz na was ciągle mi brakowało przeciwników i akcji takiej, wiesz co chodzi? Chociaż... Z tyłu wyszli za nami, kurwa! Kurwa, o ja pierdolę! Chociaż The Last of Us też mi się podobało. I to bardzo, ja nie? Ja właśnie taki wolę, taki klimat bardziej rzeczywisty jak The Last of Us, że mam wiesz, te 5 naboi i kurwa 6 przeciwników i trzeba rozkminić jak ich zabić, kurwa najlepiej po cichu, nie? Aha. To jest w moim stylu, a właśnie ten Uncharted tym kurwa, że tam stawałem i biegnie ich masa, tam rzucają jakieś granaty, kurwa, ja tam 15 pocisków na klatę biorę, rozpierdalało mnie to po prostu trochę i... Ale wiesz, to bardziej jest... o piratach, spoko, nie? No tam właśnie to, dla mnie to było najfajniejsze właśnie to, że to jak wiesz, jak stary, jak Tomb Raider kurwa kiedyś, jak byłem mały, jak grałem kurwa, no więc muszę chyba zamknąć kurwa oczy, wyłączyć, podejrzewam, że zrobię, wiecie jak, zrobię sobie, że wezmę sobie poziom trudności najłatwiejszy, żeby jak najszybciej te walki przejść i tylko będę robił dla story, nie? Dla story, a warto, bo jest grafika piękna, story jest fajne, ja chyba jedynkę i dwójkę przeszedłem dwa razy. Tylko mówię ci, że poczekam chyba, bo za tydzień jak wyjdzie ten upgrade, to zapłacę 10 funtów i tam będę miał 60 klatek i kurwa inne bajery, nie? A grafika jest poprawiona coś, czy nie? Właśnie nie doczytałem jeszcze, bo dopiero zacząłem czytać, jak zaczęliśmy grać, nie? Bo bym sobie kurwa jeszcze raz z chęcią przeszedł. Na razie doczytałem tylko, że 60 klatek, nie? A powiem ci, jaka to jest różnica, stary. Kupiłem to NBA 22, nie? Bo byłem na promce. Skasuję ją z dysku zaraz i kurwa napiszę skargę i powiem, że spierdalali. Czemu? Bo nie masz 60. Pierwszy raz chciałem kupić NBA-kę na Playkę 5. Mówię, będę miał 60 klatek, tak jak we wszystkich grach, kurwa. 30 klatek, tnie się jak pojebana. Nie wiem, co oni tam odpierdolili, a się tak przyzwyczaiłem, że tych 60 klatek, że nie mogę grać, kurwa. Stary, powiedz tak, ja chyba, kurwa, mimo że tam siedziałem w grafice i tam Photoshopy, te filmy i tak dalej, ja nie poznaję 60 klatek. Po czym ty poznajesz 60 klatek? Płynności ruchu, kurwa. Tnie ci się, masz lag. Stary, tak jakby, najlepiej jak kupisz sobie, wiesz, jaką grę? Spidermana Miles Morales, nie? No. W Spider-Manie w Miles Morales możesz w jednym kliknięciem dosłownie zmieniać między 30 klatek z ray tracingiem albo 60 klatek bez ray tracingu. I zobaczysz, kurwa, gołym okiem płynność ruchu. Aha, bo... Tu w Division mamy 60 klatek teraz na Playce 5, Mariusz nie ma. Mariusz gra w 30. Okej, bo chodzi o to, że któregoś dnia, jak te dokumenty kręciliśmy z tymi weteranami, nie? No. I z nami był ten kamerzysta, co pracował, powiedzmy, dla Netflixa, w cudzysłowie. Ja zmontowałem film, on do mnie... Ty go zrobiłeś w 60 klatkach. Ja mówię tak, kurwa, weź mi na 30, bo mi się oko męczy. Ja mówię, co? Ale po czym ty poznałeś? Ja mówię, no nie, no widzę od razu. Ja mówię, o kurwa. To jakiś gej jest, jak mu się męczy, kurwa, przy 60 klatkach. Właśnie to jest, kurwa, dużo lepiej, bo jest mega płynnie, to przy 30 się, kurwa, męczy. Nie wiem, o co mu chodziło, czy powiedział, czy męczy, czy go irytuje, czy tam, czy coś, nie wiem, ale tak wiesz, nie? Znaczy w filmach na YouTubie i na przykład w wielu grach tak robią, bo to trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Film w kinie
no. I film na YouTubie jest lepiej w 30 klatkach. W 60 jest taki nienaturalny efekt, jakby się wszystko kurwa nagle dużo płynniej ruszało, rozumiesz? O to mu pewnie chodziło, wiesz co? I w kinach na przykład jak jesteś, to masz 30 klatek, 32 chyba dokładnie w kinie, nie? No. I te 60-klatkowe filmy na YouTubie ja też widzę, że one są takie wkurwiające, jeszcze jak masz telewizor taki, który ty umiał odtworzyć. Ale w grach to jest zupełnie inna bajka. Jak będziemy w jakąś grę grali, gdzie będzie można przestawić, to ci, albo najlepiej włącz sobie Warcrafta. Chodźcie, otworzyłem skrzynkę z kluczem. W Warcrafcie możesz sobie ograniczyć ilość klatek. Ja tam widzę od razu, kurwa. Teraz telefon, ja pierdolę, mam 120 Hz w telefonie, nie? 120 no. klatek wyświetlacz ekranu. Kurwa, jaka jest różnica. Co jak grasz Division, a jak grasz Wiedźmina na przykład? Nie no, widzę. W Wiedźminie masz 30 klatek. Aha, nie ma więcej. Ja po prostu myślałem, że po prostu chujowa grafika jest, wiesz co chodzi? Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że... To, znaczy grafika grafiką, chodzi o płynność ruchu, nie? Mhm. To płynność, to Wiedźmin masz 30 klatek, nie ma 60. Dopiero ten dodatek, który wydadzą, ma to zmienić, nie? Aha. Bo... Okej, okay, kapiszy. Tylko, że mówię o Wiedźminie na konsoli, nie na PC, bo na PC będzie miał 60 klatek, nie? Tak, tak, no. Jeżeli twój komputer oczywiście da radę. No, ale ci powiem, że ten Wiedźmin, kurwa, na Playu 5 teraz tak się glitchuje, tak się kurwa tnie. Ty, a ja skończyłem teraz Krew i Wino, ci mówiłem, nie? I nie wiem, kurwa, o czym mówisz. Żadnych glitchy, kurwa, nie mam, stary. Normalnie przeszedłem całą grę i... Może ja to mam. Tnie mi się, nie kurwa... Nie miałem żadnych, kurwa, problemów z grą, stary. Sterowanie się zacina, na przykład, kurwa, mi, wiesz, gdzieś tam pójdzie w bok, kurwa, nie zareaguje na joystick. Jakby skreczuje, wiesz, o co chodzi, że na przykład, wiesz, tam coś robi to i on tak... Ciekawe, dlaczego na przykład u ciebie jest, a u mnie nie, nie? Nie, może po prostu jakaś przywala konsoli, wiesz, co chodzi? Na przykład moim dwóm... Że... Spoko. Moim dwóm kumplom, kurwa, w pracy konsole piątki padły, nie? Przegrzały się, tam jakieś światełko mi zapaliło, oni nie wiedzieli, co chodzi, im się poprzegrzewały. No, ja mam tylko problem jedyny, który mnie wkurwia, to strasznie głośno czasami płyty chodzą. Aha. Jak mam, a mam ją pół metra od siebie, to mocno słyszę czasami, jak płyty chodzą. A ja z konsolą poczekam, bo stwierdziłem, że kupię sobie teraz telewizora, czekam jeszcze na telewizor, 9 lutego mają mi go dopiero dostarczyć, staje. W każdym nie, razie to jest... konsolę, bo jest większa padaka niż kiedykolwiek. Proszę? Mówię, i tak mniej więcej byś kupił konsolę, bo jest większa padaka niż była. No. Nie ma tak dostępnych. Ja używałem, Mariusz, ja używałem takiej aplikacji, w której sobie ustawiałeś, co chcesz kupić, nie? Czego szukasz, czy ja konsoli? Wiem. I ona dawała ci znać od razu, jak się gdzieś pojawiło. I na przykład pojawiło się, załóżmy, o 14, a o 14.03 właśnie oznaczałem wiadomość i już tego nie było. I właśnie któregoś dnia tak się złożyło, że srałem z nudów, trzymając telefon w rękach i pojawiło się w Argosie, kurwa, na M1, jak się jedzie do Newsam Temple i po prostu... Temple z Newsam? Dziękuję ci bardzo. Temple Newsam i nawet się nie zastanawiam, po prostu od razu kupiłem, wiesz co ci? Ale to no. Miałem minutę, kurwa, minutę, bo chciałem kupić potem drugą, a już nie było, nie? Ale wytłumaczę teraz wam... Ja wam powiem, że ona jest spoko, ja nie żałuję, że ją kupiłem oczywiście. Ale to nie jest jeszcze jakiś... Jeszcze nie ma takich gier, jeszcze nie jest taki niesamowity skok, żebym nie przeżył, kurwa, nie? No. No zobacz, gramy no w właśnie... Division, które graliśmy kurwa na czwórce tak naprawdę mogliśmy grać. No ja gram na czwórce. No tylko, że ja mam 60 klatek, a ty 30, no ale jakbym nie miał tych 60, to też bym przeżył, kurwa, nie? Tak, ale powiem ci, że jest, wydaje mi się, że jest bardziej intuicyjna i mi się podoba bardziej menu i wszystko jest takie... Jakieś takie bardziej lepsze no chyba nawigacje. A czekaj, mi powiedzieć, co... podoba, a u mnie w pracy wszyscy narzekają na to menu, stary, nie? A mi się bardzo podoba. Ja mam... Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. A wy jesteście... A? Aha, wy jesteście. Ja dlatego stwierdziłem, że chcę najpierw telewizor sobie wziąć, bo... Tak jak wy mówicie, bo słucham tego, co wy mówicie na temat tych konsol, nie? Więc... po prostu poczekam, a skąd ja mogę... A może za pół roku powiedzą, kurwa, że będzie, kurwa, PlayStation 5 Plus, kurwa, za chwilę. Może tak być. A telewizor to jest faktycznie, ja widziałem, jak ona działa na telewizorze 4K z HDR-em, no i dopiero wtedy możesz powiedzieć, że jest różnica, nie? A tak jak tutaj ja gram na zwykłym telewizorze, no to jeden chuj tak naprawdę.
Ej, mam do was pytanie, bo czegoś właśnie nigdy nie sprawdziłem, albo bo znowu kurwa moje nubostwo wyjdzie na ten na wierzch, ale jak masz PlayStation Plus na czwórce i wychodzą gry te trzy, to je bierzesz i masz je w library, ale nie masz dostępu chyba do tych, co były kiedyś, nie? A na Play 5 masz dostęp do wszystkich gier z PlayStation Plus, które byłyby wpuszczone. Czy się mylę? Nie, bo oni coś zmienili, kurwa. I tak jest, że chyba nie jest tak już teraz, że jak nie miałeś tego plusa, teraz masz chyba dostęp do wszystkiego, mi się wydaje. No, ja też się nie znam. Nie sprawdzałem tej teorii na PlayStation 4, ale właśnie założyłem na Play 5, że mam dostęp do wszystkich gier, jakie tam ostatnio były wypuszczone na plusie, nie? I nie muszę jeszcze... Tak jest na 100%. Ale a to nie, na czwórce tak nie ma. Właśnie nie wiem, czy to zależy dlatego, że mamy piątki, czy... Możliwe, że tak. Bo tutaj jak ci, bo tutaj na czwórce dostajesz ten komunikat, że ci się kończy, nie? Że zaraz nie będzie tych gier, one są tylko w miesiącu. I ten... potem już nie ma, nie? To jest ten plus tylko właśnie piątki. Tylko masz te, które znalazłeś, no. Które kupiłeś tak jakby, nie? Że tam dodajesz do library, a jak nie dodasz do library, to chuj ci w dupę, nie? Nawet kiedy grać, bo przecież... A w to New World gram, tam drugą postać zrobiłem, już mam chyba 36 poziom i powiem ci szczerze, że to jest najlepsza gra i taka, jeżeli chodzi o samo takie granie podstawowe, nie to, że tam jakieś rajdy czy coś tam, nie? Czy dungeony. Tam jest taka imersja w tej grze, stary, jak sobie gram po tym świecie, jak biegasz, kurwa, jak po normalnym świecie się chodzi w ogóle. Wszystko mi się tam tak podoba. Tylko to tam, wiesz, ja nie jestem tym tam endgame'owym graczem, bo tam narzekają ludzie na różne rzeczy, nie? Aha. Ale naprawdę fajnie mi się po tym świecie w ogóle chodzi. Tylko, że wiesz, brakuje mi, bo ja jestem tak jak ty pewnie. Mi brakuje, kurwa, takiego prawdziwego fantasy świata. No żeby właśnie. Były, kurwa, elfy, orki, krasnoludy, kurwa, coś tam, żeby ten był taki bardziej fantasy, a to jest taki bardziej świat ludzki niestety, nie? On jest bardzo dobrze zrobiony, bo, kurwa, nie zrozumie źle, ja tam, ten świat mi się strasznie podoba tam w ogóle to, jak masz interakcję z tym całym, kurde, środowiskiem, to rąbanie drzew i to wszystko, jak to zbierasz, wszystko to wygląda, no, tak super naturalnie, co mi się bardzo podoba, nie? No, ale właśnie chciałbym, żeby był taki świat. Zresztą widziałeś te filmiki, co koleś na Unrealu Engine zrobił, kurwa, Orgrimmar, nie? I potem jeszcze jest taki jeden, co jest ork, co jeździ na koniu, co jak walczy, czy coś takiego, nie? Kurwa, jakby tak Warcraft wyglądał, wcale mi się nie obraził. Okej, okay, bardzo. Obejrzałem dzisiaj ten House of Gucci, oglądaliście to? Nie. Jeszcze nie, fajne? O, kurwa, jaki to jest grzmiot, kurwa, nudny. Ja pierdolę, to... taki fajny trailer zrobili, ja myślałem, że ten film będzie jakiś fajny, taki komedia, dramat, kurwa. Za nami. A to jest taki grzmiot, kurwa, że chyba nudniejsze niż ten Eternals. Aż tak? No, bez kitu. No, jak moja Kaśka mówi, że jest nudne, to już musi być nudne, kurwa. No Marta mu się pytała, żebym się cię zapytał, bo też chciała to obejrzeć. Podobno, to o tym morderstwie tego, tu, jakiś rzeczem. No, nudne jak chuj, stary. Nudne jak chuj. Kaśka moja po dwóch godzinach mówi, kurwa, myślałem, że tylko mi się tak nudzi, nie? No to powiem Marcie, że jest nudne. To, ale coś ściągnij sobie, obejrzyjcie przecież na torencie. No dobrze, wiem. A Eternals, kurwa, umarłem na tym filmie, nie? Myślałem, że się że dwa razy usnę. Fajnie dla loru, nie? Obejrzeć, bo ale... lore bardzo dużo mówi, nie? A... Tak, ja nie mówię to, tylko że jest strasznie nudno to zrobiony ten początek, nie? W ogóle film jest nudny w chuj, kurwa, ja uważam. I końcówka jest nudna i wszystko jest nudne w Eternalsie. Jakby on trwał godzinę krócej, to by było lepiej. Fajnie tylko, bo tą postać tego Black Knighta bardzo lubię, że będzie w... ten Keith Harrington cały, że nim będzie. To Keith go będzie grał? O! Ty, no to oglądałeś Eternals, czy spałeś na nim, kurwa? Czy nie wiesz, o czym mówię do ciebie? No oglądałem Eternals. Oglądałeś Eternals. No to Keith Harrington gra, kurwa, chłopaka Cersei, nie? No tak, no ja go poznałem osobiście, tego gościa tutaj. No to fajnie, cieszę się. I jak oglądasz, kurwa, after credits, to podnosi miecz, ebonowe blade. To nie? Może dlatego, że after credits, kurwa, nie czekałem na after credits. No to widzisz, to after credits właśnie ci wszystko wiem. Wyjaśnię. No to już wiem. Czy były podwójne after credits? Bo tam najpierw jest to, że ten koleś do nich przyjeżdża, ten brat Thanosa, czy coś tam? Taka jest końcówka, tak, czy mi się dobrze... A tak. Potem jest drugi after credits, czy ale nie? Ale wiesz, kto to jest ten gościu, ten brat Thanosa? Nie.
Czy to Harry Styles jest, ten piosenkarz, kurwa, go gra. Ale, aha, no dobra, myślałem, że chodzi ci o postać, nie, bo ja a nie jestem... A to postać to nieważne, to tam adoptowany, to nie jest jego prawdziwy brat. Teraz pokończę najwięcej, jak mogę, singlów. Wziąłem tego Uncharted, ale kurwa... To nie jest, kurwa, gra dla mnie. Mi się, kurwa, żadne nie. Uncharted nigdy nie podobało i nigdy mi się, kurwa, nie spodoba i skończę ten, kurwa, bo w tych 60 klatkach się o wiele fajniej gra. Ale to nie jest, kurwa, gra dla mnie. Jest nudna jak flaki z olejem dla mnie. Aha. Dla mnie mega. Kurwa, dla, głupia dla dzieci, kurwa. Napierdalasz do przodu, strzelasz, tysiące tych, kurwa, przeciwników. W ogóle nie dla mnie, nie? A najfajniejsze w tej grze jest, to jest jeden taki paradoks tych gier, tak samo jak Tomb Raider był, nie? Że podróżujesz, kurwa, do jakiejś nieznanej, kurwa, krainy, tak, do jakiejś, tak. Kurwa, zamkniętego grobowca, otwierasz grobowiec, wchodzisz do środka, a tam armia. Halo? Krzychu, tylko jesteś? Mnie słyszysz? Słyszę. Nie, Krzycha chyba wycięło. Nie, jestem, no, nacisnąłem guziczek na słuchawkach. Tak, otwierasz grobowiec, którego nikt nie otwierał 1000 lat i palą się w nim pochodnie, nie? No nie, to jedno, ale druga sprawa, że cała armia ta, która cię ściga, już tam jest. Nie, nie, to nie jest ci... dla mnie. Gadałem z kumplem takim, co jest zakochany w Playce i też mówi, że Uncharted to nie jest dla niego. Nie, no takie, kurwa, lecisz do przodu, to skakanie, ale Tomb Raidery też mnie nigdy nie kręciły, więc może dlatego. A ja znowu bardzo lubię. Lubiłem grać w to właśnie na chillu, tak bez zobowiązań, wiesz, chodzi. Historię sobie oglądasz jak po prostu... przygodową grę, kurwa, nie? No dobra, tak, ale tak. Ja rozumiem i powiem wam tak, jako pszczerywniki filmowe i gra przygodowa jest dla mnie okej, okay, tylko za bardzo przeważa ten motyw skakania, kurwa, huśtania się i to mnie rozpierdala po prostu na ten łopatki. Arkadowy ja taki, nie? Tak, ja nienawidzę gier zręcznościowych takich, tu trzeba skoczyć, tam trzeba coś tam. Mnie to tak wkurwia i nudzi i dlatego Tomb Raidery zawsze dla mnie odpadały. I tak jak The Last of Us prowadzi fajną historią, ale tam nie musisz, kurwa, aż tyle skakać, tylko trochę się poskradasz, trochę postrzelasz, trochę porobisz tego i ona jest taka, no inaczej jest zrobiona, nie? No nie jakoś, kurwa, mówię. Bardziej bym chciał, żeby to było a la Indiana Jones, a nie a la, kurwa, Prince of Persia. To jest Prince of Persia dla mnie. W sumie racja, ale mówię, mi się ta seria mega podobała. Właśnie po to, żeby sobie... To dla mnie były takie Goonies gamingowe, wiesz co ci? Na spokojnie, na wesoło obejrzeć sobie jakąś historię, bez skupiania się na większej logice. No pewnie to skończę, kurwa. Chociażby raz po prostu skończyć. Ja doszedłem na razie gdzieś tam do połowy i się zatrzymałem, bo chciałem tego Ratcheta skończyć, bo mi się dużo bardziej podobało. Na razie z tego wszystkiego, co oglądam ostatnio, to ten Boba Fett, kurwa, najlepiej wypada. A ja obejrzałem na razie pierwszy odcinek tego Boba Fetta i on w tym pierwszym odcinku to jak jedyna rzecz, której mi się trochę chciało śmiać, jak oni go tam napadają w tym mieście z tymi tarczami, tymi energetycznymi, nie? Myślałem, że on bardziej kozak będzie, że tam kurwa dopierdoli im od razu ten, a tu tak... Pierwszy jest słaby, ja tak myślę, że nawet pisałem, pamiętam, że taki sobie był dla mnie, nie? Tam chyba od drugiego, od trzeciego to zaczyna się dopiero rozkręcać powoli. Ale no. Jest okej. Okay. Obejrzę jest. Sobie, obejrzę, na pewno. Jest okej, okay, ale myślałem, że będzie bardziej kozacki, wiesz, taki jest trochę dla mnie wolny. On taki chodzi nadmuchany taki, kurwa, pączek, a nie jest taki szybki, kurwa. Nie różni się zbytnio, kurwa, od tego serialu Mando, nie, kurwa. Siedzi na tym Tatooine, kurwa, i chuj wie, o co tam chodzi. I taki ja myślałem, że będzie też trochę pokażą, że on jest Bounty Hunterem, trochę polata po galaktyce, trochę coś tam, kurwa, nie, a tutaj wszystko na tym Tatooine. Ale jest spoko, tylko że ja ci mówiłem na początku, że dla mnie Boba Fett to jest zły skurwysyn, a tutaj zrobili z niego protagonistę nagle, nie? Wow, co to tak jebie? Tu są chujki. Game over.